Cześć, tu Magda. Dzisiaj w studiu ze mną Hania. Cześć. Którą przeprowadzę wywiad na temat podróżowania i plecaków. Bo Hania ma ogromne doświadczenie w tym względzie. Po pierwsze, ukończyła przedszkole, a teraz jest uczennicą, ciągle się przemieszcza, ciągle gdzieś wyjeżdża, jeździ na jakichś sprzętach i wszędzie zabiera plecak. Haniu, ty mi powiedz, po co ludziom plecak? Po to, żeby przytrzymywać w nim rzeczy. No właśnie. No bo przecież nie będziesz nosić książek do szkoły w ręku. Jest to zupełnie logiczne. Pokażemy Wam dzisiaj całą kolekcję plecaków Hager. Ich nazwa jest bardzo przytulaśna, bo pochodzi od angielskiego słowa hug, czyli przytulać. No bo plecak jest takim przytulakiem, co to się przytula do nas na plecach, jak jesteśmy. No i dobrze mieć takiego przytulaka, to jest jeden z nich. Ale jeszcze chciałam z Hanią porozmawiać na temat tego, co zabiera w podróż, jak się gdzieś wybiera. Ja? Na przykład często coś do rysowania. Okej, okay, masz też jakiś tam notes, tak? Do kolorowania. Od razu nie trzeba piórnika, tylko można sobie ten, bo ja tu... Możesz jeden długopis włożyć z boku. Tak, ja tu sobie nie muszę kolorować, później sobie pokoloruję, a tutaj po prostu projektuję. Hania jest po prostu znaną projektantką mody i zawsze ma przy sobie kajet i projektuje w każdej wolnej chwili. No dobrze, co tam jeszcze? Na pewno okulary przeciwsłoneczne. O, nawet z tym, z torebką do czyszczenia. No i co tam masz jeszcze? Dlatego co kiedynowatego, co tam masz takiego świecącego? To notes. Notes, okej. Okay. Bo notujesz zawsze, bardzo ważne, złote myśli wszystkie twoje notujesz, tak? Ale fajnie się zmieni, kiedy jest taki masaż. Okej, okay. I co tam jeszcze masz? Jeszcze jest książka. No i normalnie chodzisz z plecakiem i czytasz książkę? No ale jak się na przykład jadę autobusem, no to mogę odłożyć plecak sobie na kolanę i czytać książkę. Sprytne, dobrze. A co to za tchórzofretka? To jest taki kubek, kopka. Aha. Przytulę. Okej. Okay. Czyli nie dość, że plecak się będzie przytulał, to jeszcze przytulanka. I co tam masz jeszcze z magicznych chusteczki rzeczy? Chusteczki na nosa. Rozumiem. No, bo nie wiadomo, kiedy będzie wypadek. Z katarem. Okej. Okay. I latarka. Okej. Okay. Oraz hawajski kapelutek. Okej, okay. No to jesteśmy gotowi, słuchajcie, na drogę. I pokażemy Wam teraz całą kolekcję naszych drogich Hagerów. Zaczniemy od tych najmniejszych. Tu mam pierwszy z Biedronką i słuchajcie, ten z Biedronką no, jest dla najmłodszych, od roku, dla tych, co zaczynają chodzić i one mają bardzo sprytną rzecz, bo one sobie, słuchajcie, z tyłu, po pierwsze ma taki pas piersiowy, gdzie tutaj zapinamy, więc on mocno trzymać, trzyma nasze, otula nasze dziecko, naszego brata, siostrę, a tu mamy smyczkę, bo takie roczne albo dwuletnie smyki, a nawet trzyletnie, ich ulubioną sportem jest zwiewanie rodzicom i opiekunom. Najlepiej na szybkiej drodze, pod samochód. No i tutaj mamy taką smyczkę, gdzie kulturalnie młodego adepta biegania z plecakiem będziemy mogli przytrzymać, no co na pewno wpłynie na jego bezpieczeństwo. Ty tu pokazuj wszystkie otwieracze, różne rzeczy, co tam mamy. Jakieś bardzo kieszenie. Ważne jest to, żeby plecak miał na przykład kieszeń na wodę, taką specjalną, można włożyć jakąś małą butelkę. No i z drugiej strony też jest taka siateczka. No, pierwsza kieszeń na jakieś takie małe drobiazgi. Mhm. Na przykład pierwsza. O, proszę. Nawet wejdzie tchórzofretka. Okej, okay, dobra. A druga kieszeń, czekaj. Druga kieszeń. Taka, nawet zobaczcie. Słuchajcie, to musisz wszystkim pokazać. Przegródki na... Przegródki w plecaku to podstawa, bo tu coś można schować tajemniczego i tu coś można schować tajemniczego. No i zupełnie sporo tu się zmieści, jak dla takiego rocznego smyka, ulubiona zabawka, pluszak, idealnie. No dobra, teraz słuchajcie, jakie mamy tutaj rodzaje. Ta była w Biedronki. Tu powiedz, co tam, Haniu, jest. Tu też mamy tą smycz, zapinanie. Nie, powiedz mamy o samym, bo to one się różnią tylko wzorami. O, przyjrzyjcie się. Ciuchcia, traktor, jakiś tutaj konduktor. Tu mamy, zobacz, jakieś śmieszne grzdyle, które jeżdżą na deskorolkach. Smoki, inne rzeczy. Tu są zebry. A tu są takie słodkie psiaki. O, dogi wogi. Yellow purple dogs. Okej. Okay. Teraz mamy następny rozmiar plecaka.
szanowna pani, tu taki stoi koło mnie, zobaczcie. I ten plecak jest już dla czterolatków, zupełnie fajny, ma oczywiście regulowane tutaj ramiona, ich długość jest regulowana, tak samo jak w tym pierwszym. Boczne kieszenie na picie, suwak, który można, że tak powiem, z dwóch stron zapinać. A może zapinać. Jest dodatkowa przygródka? A, słuchajcie, to zaglądamy. Ja mam dinozaury, to mój faworyt chyba. Dobrze, otwieramy główną kieszeń, bo zobaczymy, co tam się mieści. O, tu też. O, widzicie, tu jest taka przegródka, gdzie możemy coś schować, a tutaj naprawdę zupełnie sporo rzeczy wejdzie, ale najważniejsze, że to są leciusieńkie plecaki. Są takie leciutkie, że po prostu nie będą na tych naszych plecach dużo ważyły. 0,3 kg ważą. Jeszcze tu możemy sobie albo trochę poluźnić szelki, albo trochę, żeby, jeśli ktoś jest trochę większy, to żeby się zmieściło. Tak, żeby tutaj klatka weszła z piersiami. O, babeczki. Babeczki, tu są niedźwiedzie. I tak to wygląda. Następny rozmiar, proszę Państwa, proszę bardzo, świetny, turystyczny. Nazywa się Schooly, czyli jest taki do szkoły już, bardzo sprytny. No i tutaj też zupełnie sporo rzeczy wejdzie. Pokazujemy go, jak to wszystko wygląda. O, zobaczcie. Mamy dodatkowe. Tak wygląda. Tak, wielka kieszeń, że tutaj zeszyty i książki fajnie tu się zmieszczą. Można tu go podpisać, widzicie? Imieniem i nazwiskiem, waszym oczywiście, żeby się nie zgubił. I co? O, tutaj taka śmieszna kieszeń, wygodna też i też głęboka, bo do samego dna. Regulowane paski, pas piersiowy i co jest ważną rzeczą jeszcze tutaj, jak są taką specjalną tworzywem pokryte ramiona od wewnątrz, to wtedy odprowadzają wilgoć, no i przyjemniej na pewno się nosi. A pokazujemy wzory, tak? Tak, tu mamy pingwina na plaży. Pingwin na plaży, to jakieś szaleństwo. Tu mamy psiaka i mamy sowę. Dobra. I zostały nam największe, chociaż to nie są największe Hadera placaki. O, proszę pani, proszę pani. Tak, jeszcze tu jeden został. A, to są w ogóle takie, zobaczcie, tu jeszcze są takie odprowadzające wilgoć. Takie milusie i na pewno fajnie będzie wyszukać, bo to będzie wygodnie. A ja, słuchajcie, włażę do niego poduchę taką wielką poduchę. Zobaczymy, ile tam się zmieści. A Hania pokazuje, w środku też jest przegródka, a ja tu się... O, ile tu skarbów wejdzie, słuchajcie. Yeah. Cała poduszka się zmieściła. No, to mamy tutaj sporo. No, myślę, że może być nawet szkolnym plecakiem. I to jest super plecak, bo on może być, słuchajcie, zarówno plecakiem do szkoły, bo ma stelaż. Tak. Całkowity stelaż tutaj z tyłu. A jak idziesz na wycieczkę, to wtedy ci się plecy nie pocą. Tak. I jest bardzo, bardzo... Patrzę, ile on waży, słuchajcie, bo to też jest ważne. On waży 0,5 kg, czyli jest najlżejszy, bo zazwyczaj plecaki te najlżejsze szkolne ważą kilogram, a on waży pół, jest leciutki, a naprawdę sprytny. A instrukcja była w środku. O, jakie tu są bajery i rowery, tak? Chodzi o to, na tej instrukcji widać, jak po prostu ergonomicznie ułożony jest tył plecaka, tak aby odpowiednio wchodził w tutaj kręgosłup. Tu mamy taką przestrzeń, która właśnie odprowadza powietrze, a to chodzi o to, żeby przylegała do naszego kręgosłupa, żeby te ramionczka były odpowiednio dociągnięte. Jeżeli plecak jest ciężki, on musi się dobrze i płasko układać na naszym kręgosłupie, równo ułożone ramiona i wtedy dużo lżej nosi się wszelkie ciężary, tak? I tutaj pokazujemy wzory. Pokazujemy wzory. Mam safari taki śmieszny wzór, ty masz biedronkowy. A tu są kosmici na deskorolkach. Szalony sposób. Słuchajcie, to pozdrawiamy Was serdecznie. Pakujemy się. Plecaki. Pakujemy się na wyjazd i jak widzicie, zupełnie sporo można w takim plecaku zmieścić i jak widzicie, wystarczy skończyć rok życia, żeby mieć swój pierwszy plecak, który będzie cię tulił. Tak jak Hager. Pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć! Cześć.